serdecznie, moi drodzy. Bardzo silny turniej szachowy, 13 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Grand Prix Bonabanco. Świetne nagrody, 2000 zł za pierwsze miejsce, 1500 za drugie, 1000 za trzecie i za 15 miejsce jest 100 polskich złotych, więc jest o co walczyć. Bardzo silne zawody, potężni zawodnicy tutaj, arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi, mistrzowie FIDE. Będziemy walczyć. Który numer startowy? Patrzę, 27. Tutaj się na ten moment klaruje. Już czytam czat. Ma ktoś z czatu link? Michał Nawrocki? Tak, tutaj już wstawił kapitan rower. I za chwilę rozpoczynamy. Za 10 sekund pierwsza partia. No to jedziemy, moi drodzy. Dobra. No to go. Zielony Raptor. Fajny nick. E4. No to jedziemy C5. Tutaj trzeba uważać na każdego zawodnika. Zdecydowanie. O, witam, witam. No i taki ranking 1200. Zobaczcie, a przeciwnik mój, teoria debiutów, na razie jest grana tutaj bardzo dobrze. Dobra, taki ruch chyba najlepszy nie jest. Zagramy tak. Mam nadzieję, że nie jest najlepszy. Goniec B5 nie może być dobry. No właśnie, przeciwnik podstawił figurę. Pierwsza partia jest już tutaj prawie przesądzona, tak mi się wydaje. No figura to figura, wiecie o co chodzi. No, zbić czy nie zbić? Tu jeszcze mogę. Mogę tu za chwilę. No dobra, jest figurka więcej. Nie, no myślę, że będziemy zbijać wszystko po kolei. No to przeciwnik tutaj bardzo, bardzo pomógł. Już są dwie figury więcej. No dobra. Stres, stres, panie zielony raptor. No, u mnie też był stresik mały. Co zrobić? Będziemy atakować hetmana. To jednak mój nick tutaj troszeczkę wpłynął na zawodnika, na przeciwnika. Ok, spróbujemy wymienić hetmany. Oczywiście białe nie powinny wymieniać hetmanów zdecydowanie, gdy mają dwie figury mniej. Ale to zostało uczynione, z czego się cieszę. To biorę kolejne pionki. Witam cię, szejku. Ok, dziękuję bardzo. No cóż, moi drodzy, no. Pierwsza partia poszła gładko, no z tego względu, że przeciwnik tak podstawił. No ale widzę, że nie jestem pierwszym zawodnikiem, który już wygrał. Cierpliwie poczekamy w takim razie na kolejnych. No zobaczmy może w takim razie, jak gra pan Bartosz Soćko w takim razie. W takim razie. No już jest ogromna przewaga czarnych. No trzeba podejść tutaj do tych szachów tak w miarę praktycznie. Title Tuesday nie wiadomo, szejku. Wiesz, teraz nie wiadomo, bo no już się powtarzam. Ze względu na brak czasu, okres letni, dużo pracy, mogę nie grać na razie Title Tuesday, chyba że spontanicznie coś wyjdzie, no to wtedy tak, a na razie póki co to nie. Dobra, tutaj sobie już grają, zobaczmy na przykład... O, Funo jeszcze przyszedł. No strasznie dużo dobrych zawodników, naprawdę. Piękny open, jakby to się działo na żywo, to byłoby coś cudownego. Co tutaj się w ogóle dzieje? Zobaczcie, jaką ogromną przewagę dla czarnych silnik wskazuje. Czyli tutaj Kacper Piorun już ma ogromną, ogromną przewagę. Co to chess zapytanie? Co to za w ogóle zapytanie? Kiedyś już to pytanie słyszałem. Dziwne. Jak to robisz? To się nazywają geny, chociaż nie mam aż tak bujnych włosów, jeśli to jest poważne pytanie, a jeśli jakieś takie żartobliwe, to nawet nie mam zamiaru odpowiadać. Pomimo wieku? Dobra, dobra. No cóż, ja jeszcze nie mam 60 lat, żeby uważać się za jakiegoś emeryta, więc luz. Oj, prowokujecie mnie tymi pytaniami.
Dobrze. O, Jarosławie, witam cię. Dobrze powiedziane. O, słuchajcie, jak już jesteście na czacie, to mam takie pytanie teoretyczne, teoretyczne. Co wy na to? Tutaj pytanie jest do osób, które nie mają kategorii, ewentualnie do czwartej, między bez kategorii a do czwartej kategorii. Czy wybralibyście się do Olsztyna któregoś tam miesiąca, jeszcze nie wiem kiedy, teoretycznie to jest pytanie, na szachowy turniej, taki klasyfikacyjny, żeby te kategorie zdobyć? Przypuszczam, że są to 2 dni. Ale to nie jest tak tylko, jeśli chodzi o ten turniej. Mam takie pewne plany. Tak teoretycznie zapytam. Czy byłyby takie osoby? Bo to by było powiązane ze szkoleniem, mówiąc krótko, ale to jeszcze na razie w fazie planów moich w głowie. Czwarta kategoria, jakie elo bez znaczenia. O kategoriach mówimy. No tak, a to jest, to też zawsze jak ktoś jest młody, może przyjechać z rodzicem, to nie jest problem. Dobra, kilka osób widzę napisało pozytywnie, fajnie. Fajnie. Dobra, moi drodzy. Tutaj przyglądamy się, jak Kacper Pionon sobie grywa. Tu już widzimy, że białe mają już 10-11 sekund. No ale mimo wszystko fajnie jest, że Grzegorz Sikorski właśnie spotkał się z Kacprem w partii. To jest też przyjemna pewna sprawa. O, Morski, witam cię. Jesteś z Olsztyna. No to daleko nie masz. No to świetnie. Ty masz drugą dawcę, byś. Ale to właśnie chodzi o to, że te osoby by grały między sobą. Znaczy, turnieje klasyfikacyjne mają to do siebie, że. Włączmy może. No może Lichnera włączmy, czy jeszcze gra. Turnieje klasyfikacyjne mają to do siebie, że osoby o podobnym poziomie grają tylko ze sobą. No nie może na przykład być w turnieju druga kategoria z samymi piątymi kategoriami czy czwartymi. Aczkolwiek wiem, że turnieje klasyfikacyjne też no z drugą kategorią na pierwszą też mogą być robione. To jest wszystko kwestia do ustalenia. Wiem, że ludzie bardzo lubią takie turnieje, bo one są krótkie, są dwudniowe i jest spora szansa. Znaczy na pierwszą kategorię chyba trzeba było 3 dni poświęcić. Ale to też jest, myślę, że najkrótszy czas, żeby to zrobić. Kategorie szachowe robi się wtedy, gdy grasz w turnieju takim, no, prawdziwym. Tempo klasyczne, znaczy w wypadku osób bez kategorii, no to nie musi to być tempo klasyczne. Tam się jakieś tempo 30 minut, coś tam, jakiś dodawany czas. Ja się dokładnie nie znam, bo ja nie jestem czynnym sędzią, więc nie pamiętam, jakie są przepisy teraz. Ale 2 dni wystarczy na pewno. Nawet 1 dzień dla bezkategoriowców by wystarczył, żeby. I to się gra chyba wtedy 7 rund. Chyba 1 dzień wystarczy, czy 6 nawet rund wystarczy. No to jest właśnie ciekawe. No ale jak ktoś na przykład by chciał przyjechać, nie wiem, ze Śląska do Olsztyna, no to wiadomo, że nocka by się przydała. Okej, pierwsza runda za nami. No tutaj mój przeciwnik podstawił figury, więc partia nie była aż tak bardzo wymagająca. Czekamy na zakończenie jeszcze. Zobaczcie, dużo rund trwa. Okej, sprawdźmy w takim razie Kacparowa. Kacparow, no też tutaj już ma wygraną pozycję. To jest kwestia techniki, rzecz jasna. Z Białego Stoku, no tak, to też niedaleko. Ostatnio byłem. 3 godziny, 15 minut jazdy autem. Grasz D4, a kolega cię wyzywa, bo gra E4? Bez sensu. Jakaś teraz taka moda się wprowadziła, że D4 to jest niedobre. Bez sensu, no ale to tam. Ja bym się nie przejmował w ogóle. No i tutaj leci pionek z powrotem. Tak jest. Czysta prowokacja. Okej, tutaj partia się za chwilę kończy.
No właśnie, i w takich momentach, no oczywiście każdy zawodnik ma prawo grać do końca, ale no ja bym się poddał już dawno, no bo nie ma to sensu, szkoda energii, ale wiadomo, młodzi zawodnicy prawdopodobnie od trenerów mają taki przykaz, żeby grać do samego końca, bo wszystko się może wydarzyć, no ale już bez przesady, tak mi się wydaje czasami. Okej. Dobra, jest już tutaj po partii. Sprawdźmy, czy jeszcze coś się dzieje. Jeszcze dwie partie. Co tutaj piszecie? Aha, no tak. Mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Zgadza się. Zgadza się. Mądre powiedzenie. Po D4 też jest dużo teorii. Myślę, że na początkującym poziomie może być takie wrażenie, że jest mniej. Dobra, druga runda za chwilę, za sekundkę. No i będziemy grać. Ok, jedziemy. Czy tu jakieś problemy z internetem? Mój przeciwnik ma użytkownik offline. O, już wrócił, okej. Znowu coś go wyrzuciło. Znowu go połączyło. Dobra. Idziemy. No, ewidentnie problemy z łączem. No tak. Czekamy cierpliwie na kolejne posunięcie przeciwnika. No cóż, na to poradzę. No nic nie poradzę. Jak internet siada. Kawka, tak, kawka. Po obejrzeniu filmików, tyle zagrań idei, że udaje się jakoś pograć debiut. No to cieszę się, Milel, bardzo się cieszę. No o to właśnie chodzi. Jak dużo się obserwuje, to się też sporo można nauczyć. Ja również się uczę na partiach arcymistrzów. Przeglądam nawet sobie dosyć szybko, powierzchownie, ale w głowie jakieś idee, jakieś zagrania zostają. I to jest ważne, żeby mieć regularną styczność jakoś z szachami. Ucina czas? No nie, nie ucina czasu. No ewidentnie tutaj jest offline zawodnik. Jakieś problemy z internetem. Jeden ruch zdążył wykonać, ale to tylko tyle. Póki co. Po ukończeniu studiów nie będzie za późno, żeby robić kategorię? Oczywiście, że nie. Co to za pytanie w ogóle? Będziesz miał kiedyś lat 70, jak dożyjesz w tych czasach, też możesz zacząć robić kategorie. Dlaczego by nie? No i właśnie, zostało kilkanaście sekund. Ja się nie denerwuję, absolutnie. Luzik. No dobra, no co, przeciwnik chyba nie dotarł. Więc nie zagram 13 rund, tylko 12, bo tutaj tej partii nie zaliczamy. No ale punkt jest punkt, turniej jak tak to się liczy. No cóż, no moi drodzy, jest więcej czasu tutaj dla Was w takim razie. Więc tą partię wyłączę. Przechodzimy sobie tutaj na jakąś partię. No powiedzmy, ja bym tutaj pana Bartosza poobserwował częściej, z tego względu, że rzadziej go widuję w internecie i mamy okazję zobaczyć, jak gra trener polskiej reprezentacji mężczyzn w szachach. Co tutaj się w ogóle wyrabia? Aha, dobrze, jest pionek więcej.
Pionek więcej. No pełna dominacja figur. Zobaczcie, w centrum stoją fajnie figury. No i ten skoczek bardzo paskudzi tutaj akcję przeciwnikowi. No a tak na wieżę, tak? Wieża gdzieś musi zmykać. Co tutaj grozi? Grozi wzięcie tak po prostu pionka kolejnego. Aha, tutaj zostało zagrane. No to tutaj szachem będzie strzał. No właśnie, tu się wymieni. Tu się wymieni i jest po partii. No to teraz tak, oczywiście. No tak, i tutaj czarne poddały partię. Przejdźmy dalej w takim razie. No to może co? Kruci! Kruci 9-6 gra z Lichnerem. Zobaczmy, jak tam Kruci sobie ra... A, już Kruci sobie nie radzi. Okej. Okay, lecimy dalej. Zobaczmy Kacpra Pioruna może. Kacper Piorun. No tak, totalna dominacja również. Linia deopanowana. Pionki, no tutaj jak w wojsku. Stoją świetnie. No tutaj co? Podstawienie pionka? Niekoniecznie. Szach jest bardzo nieprzyjemny. Raczej to nastąpi, chociaż może jakiś taki ruch. To kwestia policzenia, czy się opłaca białym potem wtargnąć tam. Jakieś liczydło pewnie się tam robi ze strony białych. No tak, skoczek D6 może być takie bardzo praktyczne. I skoczek może się przerzucić tu dokładnie, żeby tam wieża wjechała. Skoczek wjechał na F6 na przykład. No w końcu, Chess, zadajesz jakieś sensowne pytania. Według mnie, no, uwielbiam Kasparowa mimo wszystko, ale biorąc pod uwagę czasy, w jakich mistrzowie świata grali, no to myślę, że jednak Robert Fischer był zawodnikiem, który no, był szachistą wszechczasów mimo wszystko, bo on był prekursorem tak naprawdę tych naszych szachów na światowym poziomie. No, geniuszem był, tak? Geniuszem. Dobra, tutaj Piorun się szybko rozprawił z przeciwnikiem. Okej, okay, żebym ja przypadkiem tylko nie wyłączył krzyżyka. Kiedyś mi się wyłączyło, nie mogłem wrócić do turnieju. Kto tu jeszcze? Jan Kapablanka, Igor Janik również szybko sobie poradził. Okej, okay, Igor bardzo dobrze gra w szachy szybkie. Kto tu jeszcze gra? Łukasz Cyborowski. Tu problemy jakieś z internetem chyba widzę, ma arcymistrz. Jaki dzisiaj ranking mógł mieć Fischer? Więcej niż 2800. Przypuszczam, jak Fischer miał 2770 około liczone, to w tych czasach mógł mieć prawie pod 2900. Takie 2870 około, to gdzieś tam jest wyliczone w internecie nawet. No tak 200 punktów trzeba dodać mimo wszystko. To jest w ogóle przepaść. On w pewnym momencie miał pierwszy numer startowy według rankingu na świecie i miał o 125 punktów bodajże więcej od Borysa Spaskiego. To jest, słuchajcie, przepaść. To jest przepaść ogromna. Coś nieprawdopodobnego. Tamten poziom był lepszy niż Carlsena. To też jest trudne pytanie, ze względu na to, że teoria debiutów się rozbudowała niesamowicie, weszły silniki do szachów. No ale ciężko to określić, wiele czynników pewnie na to wpływa. Lecz poziom geniuszu myślę, że na poziomie podobnym. Może Fischer był większym geniuszem mimo wszystko, bo do powiedzmy teorii debiutów czy jakichś tam zagrań dochodził sam, tak? Czyli sam je wymyślał. No to jest nieprawdopodobne. Zobaczmy tutaj, jak gra na przykład Fili 8-6, końcówka wieżowa. No tak, to powinna być wygrana końcówka. Wiecie, no ja nie miałem nigdy styczności z Fischerem, no z Carlsenem również nie mam, ale widzimy, jak Carlsen gra w szachy, mamy dostęp do jego partii aktualnych, do wywiadów i tak dalej, no a do Fischera już niestety mieć nie będziemy. Kiedyś to musiała być gra bez silników, było trzeba spędzić, no tak, tak, tak. I to były piękne szachy, słuchajcie. Dacie wiarę, że
Kiedyś turnieje na przykład trwały, no nie chcę teraz skłamać, ale miesiąc, półtorej, do dwóch nawet. Kiedyś turnieje klasyczne tyle trwały. To były złote czasy, jak mówią szachiści troszkę starsi, powiedzmy. Według mnie ciekawy jest moment Mistrzów Świata po Kasparowie, bo jak Kasparow zdobył tytuł, był uznawany za niezwyciężonego, ale później Kramnik, Anand i teraz Carlsen, to tak okazuje się, że są coraz mocniejsi. No i tak, to, i tak i nie, no wiesz, no to w zasadzie, no tak jak mówię, silniki weszły do szachów i kto... tak naprawdę tutaj poziom się teraz strasznie wyrównał, bo... No bo silniki ułatwiają to, mówiąc w skrócie. Nie chciałem się rozwlekać na ten temat, ale tak to bywa, że na przykład teraz junior, powiedzmy, no strzelam, tak, ranking 2000 Elo, może śmiało walczyć z takim zawodnikiem 2400 bez kompleksów, bo poleci z teorią, coś mu się uda i jest punkcik. A jakieś 30 lat temu, powiedzmy, czy 40 lat temu, no to zawodnik z 2000, który grał z 2400, to była przepaść, no po prostu przepaść totalna. Teraz już to się troszkę wyrównało. Ciekawie się oglądało, jak nie wiedząc, kto ma przewagę. No właśnie, właśnie. Widzę, że bardzo mi ładnie idzie. No na razie 2 z 2, tak, ale przeciwnik w drugiej partii w ogóle nie grał. Zobaczmy, Karol Kacprzak, co tu się wyprawia. No tutaj dorobienie hetmana grozi, prawda? No i chyba król może iść do góry. Przewagę miałeś minus 4 i przegrałeś. O 1000 większy. Wow, nieźle. No szkoda, szkoda oczywiście. Który silnik szachowy uznaje pan najlepszy? Nie znam się na silnikach. No Stockfish chyba teraz jest najsilniejszy. Mając 1600 ograłeś 2350. No i ładnie, gratulacje. Dobra, no tu jest już matowanie. Ok. No i za moment partia. O, tutaj remisik będziemy mieli. I za chwilę będzie runda numer 3. Ok. No ja bym już... Ojejku, patrzcie, podstawka! No i to są takie sztuczki właśnie w szachach internetowych. No, ktoś zagra deklarowany ruch i jest po partii. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Przykro mi. Wyłączmy to w takim razie i czekamy na rundę numer 3. Zobaczymy, z kim teraz nam przyjdzie zagrać. Czy są jakieś niespodzianki ciekawe? Ciężko mi teraz stwierdzić. Partia numer 3, jedziemy. Dobra. Przymrozek 2K. Znam tego zawodnika, czy nie znam? Nie znam. Okej, tak można też grać. I również tak można grać. Tak po prostu wezmę. Wezmę oczywiście. Żeby mój koniec się rozszalał nieco. No i teraz... Dobra, tutaj poszło zagranie. Co dalej? Co dalej? Jak tutaj grać? To jest dobre pytanie.
No myślę, że hetmanem się ustawimy troszkę wyżej. Co z końcem trzeba zrobić? Skoczek poruszy tutaj, może wybić tego końca. Też to jest jakiś plan. Choć z drugiej strony może coś tutaj trzeba kombinować. Mamy trochę czasu. Chyba już nie można dołączyć do tego turnieju. Do Szwajcarów chyba nie można. Gdyby była to arena, to jak najbardziej. W zasadzie jak skoczek zagra, ja mogę to zostawić. Chyba, że chciałbym zbić tego gońca. Czy to jest lepsze rozwiązanie dla mnie? Wydaje mi się, że tak. Wezmę tego gońca, bo zawsze para gońców to będzie. A tutaj jakiś przełom. No niby tak. Niby tak. Coś tu istnieje. Muszę wyprowadzić sobie figury dalej. Tak, tu będzie grane zdecydowanie. W takim razie zwiążmy. No i tak naprawdę wyszło na to, że niepotrzebnie zbiłem gońca, tylko trzeba było skoczka wymienić. Okej. Idziemy A5, tam spróbujemy szarpnąć pionka. Wybije to. No i szarpniemy. Dzień dobry, Seb. Dzięki. Czasami przeciwnik taki ruch może wykonać, wpaść w pułapkę, no ale to pewnie jest widoczne. Chcąc zbić na H6. Tutaj zostało zagranie. Zagrane. Idziemy sobie B5, wzmocnimy to. Zawsze pionek wyżej troszeczkę może być lepszy. Ciężko mi ocenić, ale chyba ciutkę mam lepiej. No może zaraz wybijemy i tam podciągniemy piona, żeby otworzyć wieżę. Coś postraszyć. Trzynaście rund to jest bardzo dużo. Okej. Wybijemy. I B4. Teraz mogę tu się zahaczyć, to ten pionek będzie bardzo słaby. Okej, zahaczymy się. Chyba G5 i goniec E5, żeby przyblokować te dwie wieże, bo one tutaj są. Mogą być dosyć groźne po zagraniu właśnie E5, więc najpierw tak. Zawsze możemy dać tu sprytnego szacha. No teraz jeszcze nie. To wieża A8. Taki ruch to czasami tutaj jest bicie i tutaj. Zdobędę piona, odbiję wieżę. Okej, wzmocnijmy. Jak tak, to tak po prostu. Ustawiam sobie w takiej pozycji figury jak najwyżej. Staram się przynajmniej, żeby to jakoś zadziałało. Czy ja mogę tu? Chyba zagram tutaj. Spróbujemy sobie to wymienić. O, przeciwnik nie chciał. No to my też nie chcemy. Jeszcze tutaj zagnę z powrotem. I sobie królem gdzieś tam czmychnę. Zobaczymy, co on zagra. Nie muszę tutaj specjalnie nic kombinować. Okej. Wróćmy tu, żeby hetmana ograniczyć. Dobra, tu mi zagrał. Tego nie widziałem. Ale to nie szkodzi chyba. Mam nadzieję.
Wiążemy króla i tutaj spróbuję wymienić hetmany. Ok. Przeciwnik ewidentnie przyspieszył. No remis to jeszcze bym nie chciał remisu. Aktywność króla przede wszystkim w tym momencie zadziałała. A wezmę, dlaczego by nie? No biorę. No jest to totalnie wygrana pozycja. Ok, no jest punkcik, dobrze. Mamy 3 na 3. Więc póki co idzie ok. I za chwilę tu się pojawią pewnie zawodnicy już tacy bardzo, bardzo silni. Sprawdźmy, kto jeszcze gra tutaj z czołówki. Kacper Piorun jeszcze gra. Widzimy według silnika niewielką przewagę. Znaczy, no to jest dosyć duża przewaga w zasadzie. I to się powiększa. No tak, Kacper tutaj będzie starał się kontrolować. No właśnie, stres tu daje dużo, w stresie dużo się może właśnie zadziać, nieprzyjemności. Pytanie, czy bić skoczka? Chyba bić. O, komputer pokazuje, żeby bić skoczka. No tak, i leci kolejny pionek. No i taka techniczna pozycja. Wydawałoby się, że to jest remis, bo goniec zbije pionkę, ale czarne zawsze go jakoś tam przyblokują, powinny w każdym razie spróbować. O właśnie, i to jest już taki pierwszy ruch, który... Myślę, że królem można było tutaj zagrać, chociaż niekoniecznie. Pionek zasuwa, tak. Tak, tak, pionek jest szybki. No dobrze. Sprawdźmy. SG Chess. Minus co jest? Minus, czyli... Zaraz, to co? To Szymek przegrywa partię? Aha, Szymek jest czarnymi, dobra, ósemka jest na dole, bo tu zawsze w tym internecie to różnie bywa. Podstawił, nie, wieża jest, ojejku, już widziałem, że... No tak, tu jest wszystko ok. Znaczy, o, faworyt wygrywa, mówiąc w skrócie, to miałem na myśli, Lichner wygrał. Dobra. Sprawdźmy tutaj, jak się tabelka kształtuje. No bardzo dużo ludzi jeszcze ma po 3 punkty, więc to jest jeszcze... O, słuchajcie, to jest maraton. Widzicie, że to jest jeszcze maraton. Wszyscy mają po 3 punkty. Zanim się tutaj lider nam ujawni, to jeszcze trochę rund zleci. Harry, kim jest ten arcymistrz? Kim jest ten arcymistrz? Krzysztof Jakubowski, ok. Jak to wygląda? 0-0? O proszę. Zobaczcie, o co chodzi. Teoretycznie wolałbym też białymi, bo to białymi bez ryzyka jest pozycja z tymi pionami.
Tak, z boku widać dużo, tak, może już się powtarzam. Partii jest w sumie 13, jesteśmy po trzech partiach. O, i teraz białe mają dobrze. Chyba tak trzeba bronić pionka. No i czarne mogą mieć problemy, żeby tę końcówkę wybronić. Pytanie, jak grać dalej? Tak, stabilizować tutaj króla troszkę bliżej i podchodzić królem pewnie, albo pionkiem, tak. I jakoś tu się rzucać tym królem do góry, dokładnie tak. Ważne, żeby w szyku grać, żeby mieć blisko siebie pionki, figury w takich momentach. Coś tu arcymistrz widzi, czy chciał czasu trochę zaoszczędzić? Tak, chciał czasu pewnie zaoszczędzić i grozi ruch H6. No H6 pewnie grać trzeba. No tak, na takim czasie to wiadomo, że różnie bywa. Można trochę spanikować. Ło, podstawka hetmana! O, rety, rety, rety. To bolało, słuchajcie. To bolało. No, arcymistrz podstawił hetmana. To bolało. Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje w internecie, nie? Na żywo raczej to by się nie zdarzyło. Dobra, mamy kolejną rundę. Numer 4. Nie wiem, kim jest ten zawodnik. Dawid Bednarski nie znam, ale wydaje się solidny. Ciekawe. Ciekawe zagranie. Muszę przyznać. Chyba tak zagramy. Po prostu będziemy bronić. Chodzi o to, żeby po gońcu mieć skoczka tutaj na e5, żeby nie być pod związaniem. Zawsze możemy tutaj spróbować wrócić ewentualnie, ale na razie nie ma sensu. Czasami taki ruch działa i to chyba nawet zaraz taki ruch będzie działał. No wieża A4 w takim razie. Tu bronimy stępem. Czy tak mogę zagrać od razu? Wydaje mi się, że tak. Pionka wezmę. No jeszcze roszadę muszę zrobić. Zawsze to jest ten mankament, żeby roszadę zrobić, ale myślę, że zaraz, no to w tym momencie jak zbiję gońcem, tutaj stępem, aha, wieża. Tak. Tutaj i po takim ruchu mam taką wieżę na A5. Zdążę zrobić roszadę. Ok. Roszadę zdążyłem. Ważne, żeby tu nie podstawić niczego. Dobrze, ten goniec jest nie na diagonali, bo czasami. No właśnie, widzicie, coś tu już mi przeciwnik próbuje oszukiwać. To jest chyba dobry ruch w ogóle. Aha, przecież mój goniec jeszcze broni. Czym ja się tu przejmuję? Nie ma czym się przejmować w takim razie. Nabijemy. Tak. Zagrajmy.
No wezmę tego pana, jak dają, to wezmę. Chyba, że ja czegoś nie widziałem. Ważne, że goniec broni hetmana. To dopiero teraz dostrzegłem. Widzicie, no taktyka, taktyka. Okej. Chyba odejdę po prostu wieżą. Gdzieś na wolną linię trzeba skoczyć. To pion oczywiście nie ucieknie. Trochę piony są poszarpane, ale powinno wszystko działać. Tu coś wisi. Więc tak, będziemy twardo bronić. Aj, goniec, skoczek F4. No właśnie, i to są te momenty, kiedy coś podstawiam, ale jeszcze może nie do końca, mam nadzieję, tutaj. To są właśnie te momenty. Tu się udaje wybić w takim razie. Okej. Dobra, i teraz pytanie, czym to wybić? Myślę, że tą wieżą. W pionach jest jak? W pionach jest pion więcej tylko o takiej przewadze. Dobra, próbuję grać po prostu praktyczne ruchy. Obronne nieco, króla przerzucić. Chyba wygrywam bijąc tu. Muszę tu wygrywać. Tutaj. No to są te końcówki właśnie. To są te końcóweczki. Tu mi zagra, tu wezmę. No dobra, muszę tak, przynajmniej nie przegram. Na pewno nie przegram, a jeszcze będzie walka oczywiście. To jest jeszcze walka. No są stresujące, nie? Te szachy jednak. O, tu chyba się udało. Tu chyba się udało zdobyć kolejnego pionka. Kamil Dragon też gra. No, dużo, dużo ludzi, fajnie. Dużo silnych zawodników.
Grunt to ustawić pionki na białych polach i lawirować królem po białych polach. Czy ja dobrze w ogóle tutaj idę z tej strony? Nie wiem. Tutaj? No idę pionkiem do góry. Aha, tędy przejdę sobie. Tutaj? No chyba tak. No właśnie. Jeszcze to nie jest takie proste do końca. Ale chyba wymanewruję. Albo tak, albo i nie, moi drodzy. Jak to wygrać, kurczę blade? Nie no, jak remis? Nie może tu być remisu. Aha, tutaj B7 bije, tutaj goniec F6. Dobra, mam. B7, król goniec F6 wygrywa. Chyba. No tak, chyba na pewno. Teraz tutaj to wejdę, to będzie szybciej. No, widzicie, już się zaczyna mocna, trudna walka. Żeby nie dać pata, oczywiście, to sobie zagramy tak. Ok, jest zwycięstwo. No, słuchajcie, graliśmy trochę długo, ale udało się. Udało się, masakra. Niby partia taka wyglądała dobrze, gładko, a tu jednak problemy jakieś tam istniały. No, ale jeszcze zobaczcie, jak dużo zawodników z 4 punktami. Chociaż już można policzyć, tutaj 25 osób ma 4 punkty, więcej. 25? 25 bodajże. No i dobra, słuchajcie, będziemy grać. Trochę się działo. Dajcie znać, jak jakieś niespodzianki są w turnieju lub coś tam się zadziało fajnego. Fuh. Cześć Ustiurt, witam Cię, dzięki. Jeszcze coś grają, jeszcze coś grają. Kacparow. No wygrana tutaj już widać jest, a zobaczmy Jan Capablanca jeszcze. Zobaczcie, tutaj może być niespodzianka. Igor Janik tutaj gra z Gamblero. Kim jest ten zawodnik? Zerknijmy. Nie wiadomo. No remisówka jest oczywiście, ale wiadomo, czarne są teoretycznie lepsze, więc próbują. Czy lepsze teoretycznie oczywiście w rankingu jako zawodnik. No żeby tylko tutaj nie przesadzić, bo to zwykle tak bywa, jak ktoś na siłę chce wygrać. Cyfry obok oznaczają Buchholza, czyli punkty, suma punktów twoich przeciwników. No i zobaczcie, tutaj to biały ma szansę wygrać. Pionek jest to jedno pole bliżej do pola przemiany. No ale tutaj może zagrać teraz. No, taki remis chyba, co? No tak, już się czarne godzą z remisem po tym posunięciu.
Dawid stracił oczko. No tak, tutaj białe też nic nie wymyślą. To będzie remis, to będzie remis. No i runda numer 5 za chwilę i czuję, że już będzie jakiś zawodnik taki z wyższej półki. No i mamy Szymona Gomularza. Witam cię, Szymonie. Powodzenia. Powodzenia raczej życzę sobie. Silny mistrz międzynarodowy, prawie arcymistrz. No właśnie, nie lubię takich, słuchajcie, rzeczy. Bardzo nie lubię. O, rety, rety, rety. No nie lubię takich rzeczy. No gramy E4. Och, bardzo nie lubię takich niespodzianek. Tylko trochę obrona francuska będzie to wyglądało na francusko. Okej, no gramy normalnie w takim razie. No, można tak, z tego co wiem, zagrać do tyłu. Będzie wymiana? Chyba tak. Tak coś czuję. A jednak nie. No niech będzie hetman B3, tak po prostu. Dlaczego by nie? Muszę zrobić tylko roszadę jeszcze. Okej. No dobra, idziemy sobie tutaj. Na spokojnie. Kwestia, czy wybić to hetmanem czy pionkiem. Bijmy pionkiem. Przeciwnik zagra skoczek E4. Skoczek B4. Spróbujemy. Sobie zdaję sprawę, że pionki mi się zepsuły, ale mam za to czarnopolowego gońca. Prawie złapałem hetmana, ale jak tu zagram, on mi zbije, ja zbiję, on wyprostuje sobie chyba trochę materiał. Spróbujemy tak zagrać. On zbije mi na C2, ja mu zbiję hetmana, on mi zbije hetmana, ja wyprostuję piony. I będzie to chyba stało w miarę dobrze. Para gońców na parę skoczków. Według mnie pozycja moja jest lepsza. To, że jest lepsza, to nie znaczy, że już wiecie, jest wygrana, bo to niestety tak nie działa. Chyba wygonimy, co? Chyba musimy wygonić tego skoczka w ten sposób. Zróbmy roszadę, jak tu, to tu. Będziemy starać się trzymać to centrum, znaczy centrum, no te pionki. Tego piona trzeba próbować jakoś ogarnąć. Aha, skoczek wleci tutaj. Może F4 jest dobrym zagraniem? Jest dobrym zagraniem.
Zagrajmy F4. Nie puśćmy tutaj skoczka. Jak on zbije w przelocie, ja zbiję gońcem. Goniec mi się trochę otworzy. Może to jest dobry pomysł jednak. Z tym F4. Przeciwnik się zamyślił. To może oznaczać, że mamy dobrą pozycję. No, musimy tak zagrać, żeby nie wpuścić skoczka na g4. Zdecydowanie. Ten skoczek będzie chciał przejść, ok, przez f5. No to g4. Maksymalnie tutaj spróbujemy ograniczyć przeciwnika. Zresztą goniec E3. Skoczek E8, D6 jeszcze jakiś jest. No to goniec E3, C5. Tutaj ta przewaga pionków jest duża. Jest bardzo nieprzyjemna dla tych skoczków na pewno. Właśnie kwestia, żeby te skoczki ograniczyć. Ok. Tak, zagrajmy i tak. Takim planem. Dobra. Król do centrum. Ej, teraz tak, moi drodzy, wybić tu czy nie wybić? Dać szacha później, czy przepchać? Dajmy szacha. Zagramy tak po prostu. Wymusimy wymianę na przeciwniku. Postaram się go tutaj nigdzie nie wpuścić. Jeszcze raz. Dobra. Mam przewagę, moi drodzy. To jest przewaga. Zwycięstwo. Aha, słuchajcie, no wygrałem z Szymonem Gumularzem. W ogóle tu mogłem zagrać i dać mata na E2. Dopiero teraz dostrzegłem ten motyw. No cóż, chyba piękna partia, co? Szymon Gumularz to jest no, fantastyczny killer, więc tym bardziej miło mi, że udało mi się skalp jakiś tutaj osiągnąć. No, główny chyba moment w tej partii. Dzięki. No słuchajcie, jestem sam aż rozdygotany trochę. Po tej partii, ale cieszę się, że nie podstawiłem niczego. Tutaj w tym momencie chyba to jest kluczowy moment tej partii, goniec B6.
No tak, Piotr Jagodziński bardzo silny. Goniec B6, tu słuchajcie, chyba ogarnia temat, bo tu się ładnie mi wyprostowały pionki. To taki zabieg kosmetyczny był. No i para gońców na parę skoczków i tutaj kwestia właśnie jakiejś tam siły gry, techniki, co w internecie mi się udało. Na pewno jakieś niedokładności były, można było pewnie lepiej, ale tak grałem najlepiej jak potrafię. Masakra. No, ograć takiego zawodnika 2500, ponad to wiecie, szczególnie polskiego młodego szachistę, to jest dla mnie ogromny sukces. No dobra, udało się wygrać, jestem z tego bardzo zadowolony. No i będziemy grać dalej. No, słuchajcie, jestem nie z nielicznych, którzy mają 5 punktów. Nie wiem, co powiedzieć. No, jeden skalp za nami, więc dobrze. Więc jest dobrze. Jest dobrze. Słuchajcie, no dużo zawodników jeszcze, zobaczcie, ma po 5 punktów z 5, więc no będzie z kim grać, będzie z kim grać. Kacper Piorun przegrał, mówicie. To jest też wynik niespodzianka, ale to już, wiecie, to jest dopiero 5 rund, spokojnie, tu się jeszcze może wszystko zadziać. Dopiero chyba turniej się rozkręcił tak naprawdę w tym momencie, jeśli chodzi o zawodników z tej najwyższej półki. No ale było, działo się, co? Ci gorzej będzie wypłata. Nic jeszcze nie jest przesądzone, spokojnie. Ja tu nie gram naprawdę dla pieniędzy. No, taka jest prawda, no bo nie gram tu dla kasy. Jak coś się uda wygrać, to będzie super. O co tu chodzi, słuchajcie? Co to jest za zawodnik z rankingiem 798? Lecimy. Czy to jakiś Polak, co sobie robi jakieś żarty? Czy gry 710? Coś mi tu nie gra. Znaczy, może to jest jakiś nowy nick albo coś, ale. Zamknięte konto, fair play, ale gra. Więc coś tu jest nie tak, chyba. A, już dostał bana, spoko. Okej. Spoko, dzięki. Pokonał Monikę Soćko. I wiecie, i właśnie w takich turniejach takich rzeczy nie lubię, bo na przykład pani Monika straciła punkt i nikt jej tego punktu nie odda. I to jest przykre, tak? To jest przykre i niestety no nie jest to sprawiedliwe. Bardzo. Kacparów jeszcze gra. No to jest teoretyczny remis oczywiście. Ale wiadomo, że białe mogą próbować sobie grać to dalej. No ale to jest remisik. Wiadomo, ciężej się w takich sytuacjach jeszcze na małym czasie bronić, aniżeli atakować, więc ja się nie dziwię, że białe próbują coś tutaj robić. Ale sprytne, bo jeszcze tutaj grozi, jak król wejdzie na linię B. Oj, czyżby tu się zrobiło ciężko? No nie patrzę na silnik, ale faktycznie tu jest silnik, ale tak patrząc tylko na szachownicę, to myślałem, że to już biały może coś tutaj wydusi. Wygrana jest, skoczek. O właśnie. Błąd, tutaj wchodzi i wchodzi. No to są właśnie te momenty. To są właśnie te momenty, moi drodzy. Ale pat jeszcze będzie, pat jeszcze będzie. Król tutaj. Co jest? Nie ma pata. Co ja gadam? Jaki pat? Myślałem, że tu jakieś jeszcze motywy patowe są. Nie ma żadnych. Okej. No i to właśnie jest blitz. To są uroki blitza. Dobra, moi drodzy, za chwilę gramy rundę numer 6. Jesteśmy w czołówce. Fili 8-6. Kamil Stachowiak prawdopodobnie. Silny zawodnik. No to lecimy. C4. Ok. No gramy swoje.
Dobra. Okej, tylko teraz jaki wariant wybrać? Zagrajmy tak. Chociaż mogłem grać swoje, kurczę. Okej. W sumie źle pograłem. Chyba. Może B5 zastosować? A, zastosuję B5. Nie wiem, czy to coś daje. Trochę intuicyjnie. Chyba tym pionkiem. Jak zbiję pionkiem z A, D5 nastąpi. Tu. No nie, no pionek A, pionek B, pionek z C. Tak trzeba raczej grać skoczkiem. No jakaś aktywniejsza gra się zrobiła. F4, to mam skoczek tutaj. Nie boję się oddania takiej jakości, absolutnie. Po E5. Okej, tu już sobie zejdziemy. Elegancko. No i teraz kwestia. Właśnie, kwestia czego? Niech będzie Hetman A5. B4 czy przykurzyć należy? A jednak jest to zagranie. Okej. Wieża C3? Wydaje się sensowne. Zaraz, bo F4 mój skoczek nie będzie miał odejścia żadnego. Trzeba też to brać pod uwagę. A no właśnie, tu się może zrobić problem. Więc gdzieś muszę gońcem zagrać. Tylko gdzie? Na B5? Bardzo mi się nie chce tu grać. No nie mam chyba za dużego wyboru, niestety. Co? To tak można? Ale piękny ruch, nie zauważyłem.
Kurczę blade. No nieźle mnie tutaj pocisnął. Zbiję, zagram tu. Wezmę. Figura mniej będzie. No niestety, robi się tutaj już gorąco w tym momencie. Muszę zbić, ale to wtedy on. Czy tak nawet zagrać? Oj, paskudnie to wygląda. Wygląda to bardzo źle. O, wpadłem w pułapeczkę. Muszę tak oddać dwie figury za wieżę, niestety. Tu się robi niestety gorąco. Ciężko mi cokolwiek tu dobrego zagrać. Nic nie widzę. Dobra, wtopa. Wtopa, niestety, moi drodzy. No, wyglądało to dobrze. Wyglądało to dobrze. Szkoda, bo czułem, że było dobrze. No, trudno. Pierwsza porażka. Sprawdźmy sobie, jak to po debiucie wyglądało. Tutaj początek. To według mnie wyglądało tak dobrze. Czułem, że to jest całkiem sympatycznie. AB należało zbić. Od takiego ruchu się obawiałem, co po tym ruchu B4. Czyli dobrze tutaj kombinowałem, że to jednak dobra pozycja czarnych. No właśnie. Następnym razem zbije AB. No, człowiek uczy się całe życie. Tak. Czy goniec D7 czy B7? Goniec B7 pokazuje lepsze zagranie jednak tutaj. No tak. Tu już mam nauczkę, że ten skoczek czasami musi wrócić po prostu na D7 i tyle. Szkoda mi tej partii, powiem szczerze. Bardzo mi szkoda tej partii. B4 nawet teraz pokazuje, żeby zagrać. No tak. Ale dobrze, to jest blitz. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że to jest blitz. Ja sobie to tak zawsze tłumaczę. Grunt to, że trzeba być zadowolonym z ruchów. Wieża C3? Goniec B5 przegrywa. A4 znalazł ładnie. Do tego ruchu nie widziałem. Jakbym ten ruch widział, to wiadomo, że coś wykombinował. Ale ten ruch ratuje. O co chodzi? Bo F4 patrzę. Co tutaj jest teraz? Skoczek D3? Tu i tu? A tu wisi. No, no, taktyka, taktyka. No widzicie, o co chodzi. Taktyka. Trzeba widzieć taktykę. Wieża C3, ja taki ruch widziałem. Tylko dostrzegłem, że mi gra F4 i po skoczku. A jednak wszystko wchodziło. Szkoda, bo pozycja wydaje mi się już taka fajna do gry. No co, tu już nic nie uzyskałem. Goniec C4, tak, co to pokazuje? Wieża C1, wieża C1, goniec C4. A, to już takie wiadomo. To już na dobitkę. Nic tutaj. No tak, tutaj już koniec. Dobra, trudno. No to teraz się trochę rozwścieczyłem, jak to po pierwszej porażce bywa. Trudno, trudno, moi drodzy. No nie mamy 6 punktów. A Damian Lew tak bardzo dobrze sobie radzi. 6 na 6. Karol Kacprzak, 6 na 6. Wow. No nieźle tutaj idzie, nieźle. No a ja po porażce spadam już daleko. Zobaczcie, przy tylu osobach jedna porażka, jednak to jest ciężko. No ja wiem, że nie jestem jedyny tutaj z tych lepszych, powiedzmy, trochę zawodników, którzy poprzegrywali, ale jednak. Tak miałem nadzieję, że
coś tutaj jeszcze ugram. Dobra, to może zamknijmy. Poczekamy cierpliwie na rundę kolejną. Co tu zrobić? Okej. No ale fajnie, chociaż dobra partia z Szymonem Gumularzem mi wyszła. No ale w turnieju trzeba grać w świecie o punkty, nie? Dobrze. Ja kiedyś z Filim zremisowałem. Kamil Stachowiak, nie wiem, czy jest czynnym zawodnikiem. No ale takim jeszcze w moim zasięgu, powiedzmy, no bo tutaj już taki Bartosz Soćko, czy Piorun, czy Funo, to już troszkę poza moim zasięgiem niestety. Więc tym bardziej szkoda mi tej partii. Ale to nie ma tutaj co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba jechać po prostu dalej. Wygrać jak można, widać, z każdym. Trzeba cisnąć i nie ma wyjścia. Tylko ten Buchholz mnie trochę martwi. Zobaczcie, jaki mój słaby Buchholz. Nic na to nie poradzę. No ale to może się trochę poprawi. Zobaczymy. Gramy dalej za moment. Witam Cię, Pedros. Jaki wynik z 13 zdobycia będzie zadowalający? Znaczy nie wiem ile punktów, ale no walczę o pierwszą 15, żeby w końcu wygrać jakąś kasę w tych turniejach online. Chyba to jest jeden z ostatnich momentów, żeby coś tutaj skrobnąć. Dobra, Maciaser. Nie wiem kim jest ten zawodnik, ale wykonam już ruch. Maciej Wąciar. A, grałem kiedyś. I to nawet białymi również. Okej. Takie to modne teraz granie, widzę, jest tego C6. Może skoczek E5 za chwilę, coś może popróbujemy. Na razie tu nie wymienimy. Tak. No dobra, ja lubię sobie zamieszać, więc sobie zamieszam i zagram skoczkiem. Może to nie jest najlepszy ruch, ale czy wydaje mi się, że w miarę okej, bo wybiję po prostu pionem. Przerzucę hetmana. Coś tam będziemy próbować. Jak będzie F6, to skoczek na G6 się tam może fajnie uplasować. Aha, dobra, tutaj jest atak. Tak, F6, tu bicie, tu i coś tam zdobywam, nie? Więc gramy F6. F4, przepraszam. Poza tym nie można F6, bo jest goniec H7 i wygrywa szybciej. No, przeciwnik myśli. Tak czułem, że taki ruch będzie zagrany. Przerzucę sobie hetmana. Dobra. Pozycja mi się bardzo podoba. Białymi, hetman F3, jakieś tu pułapki są taktyczne. Na D5 coś można próbować patrzeć.
A co będzie, jak ja zagram hetman c2? Spróbujmy. Spróbujmy postraszyć. Jestem ciekawy, czy g6 zagra. No, wybiję na g6, hetman g7. Tak, tak czułem. Tutaj mam widły. No i biorę jakość. Tylko pytanie, czy ja chcę wziąć tą jakość? Ja nie chcę wziąć tej jakości, słuchajcie. Nie chcę. Wolę mieć silnego skoczka tutaj w środku. Znaczy, teraz, jeżeli będę mógł, to zagram, bo oszczędzę piona. Ale nie chciałem brać jakości świadomie. Tak mi intuicja podpowiadała, że lepiej tego nie robić. Okej. Pytanie co dalej, prawda? Pytanie co dalej? No hetmana gdzieś tam muszę wrzucić, coś postraszyć. Tu mam chyba bicie na c4 teraz. Chyba mam. Dobra, jakaś kontra. Tutaj mam g3. Czy tu jest jakaś kontra? Niech mi ktoś powie. Bić tu pionka. Nie za bardzo mi się tego pionka chce zbijać. Ale wezmę. Powrotem. Muszę mieć powrót hetmanem. Mogłem na c6 zagrać, to by było chyba lepsze. Dobra, wróćmy. Skoczek G4, skoczek E4, od razu. Tutaj zagrał. H3, po prostu. Co? Co to jest za ruch? Ktoś mi wytłumaczy. Ja nie rozumiem. Nie rozumiem. Chyba podstawił przeciwnik. Może jakaś panika. Nie wiem. W każdym razie ten ruch jest dla mnie ok. Chętnie. Aha, zaraz, przecież to jest równo. Żeby nie podstawić niczego. No właśnie, i coś mi tutaj już zaczyna powoli nie pasować w tej pozycji. Może tak. Mogą być pułapki jeszcze niestety.
chyba mało przeciwnika tutaj. Chyba go mam. Dobra. Udało się, choć było gorąco. W pewnym momencie po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. No ale to dobry punkt. To był dobry punkt. No jest dobrze. Jest dobrze. 6 na 7. 6 na 7. Nie odstajemy od czołówki, ale widzę tutaj mój oponent z poprzedniej rundy. 7 na 7. Dobra, szachuś, ale walczysz. No, jestem najgorszy w ogóle w Buchholcu. Jak to jest w ogóle możliwe? No, widocznie jest. No, moi drodzy, 6 na 7. Jeszcze jedna partia i króciuteńka przerwa będzie pewnie techniczna. Okej, okay, to walczymy dalej. Fuh. Nieco stresująca już te partie się tutaj rozgrywa. Trochę stresku się przyda. No ale to zwykle tak bywa. Zobaczcie, pan Bartosz Soczko też gdzieś tam się potknął. No tak, no to tak, tak zwykle bywa w internecie. Tak w internecie bywa. Gdzie ja tu jestem? Tak daleko? Dlaczego tak daleko? Niech mi ktoś powie. Zobaczcie, 6 na 7. Damian Leftak ma 6 na 7 i jest 6, a ja jestem 21. No masakra. Tyle samo punktów, a jaka różnica w miejscach. Dobrze. Zobaczmy tutaj, co się jeszcze dzieje na szachownicach. Silversik gra białym kolorem. O, i ma problemy. Ma problemy z Marcinem Molendą. To jest skoczek F4 jakiś grozi. No właśnie, chyba teraz już skoczek F4 grozi. Ale król może szybko tutaj iść z tej strony. I jeszcze można by się wybronić, próbować w każdym razie. Ale to powinna być techniczna wygrana. Oj, ja bym wziął tego pionka mimo wszystko. A sprytnie, bo jak tutaj, to tutaj. Ale tak, tutaj już będzie remis. Tu F4 wystarczyło zagrać. A białe chcą wygrać. Białe chcą wygrać. Dwóch utytułowanych, no to i tak dobrze. Chodzi ci o Buchholca czy Gorinie pewnie. Chyba to jest loteria, nie wiem. Ciężko powiedzieć. No ci najlepsi mają troszkę lepiej, znaczy teoretycznie, bo tam już w drugiej czy trzeciej rundzie grają już z mocniejszymi niż ja na przykład, więc a ci mocniejsi robią później punkty. No ale to już wiecie. No, taki jest system, lepszego chyba nie wymyślono. Aha, ty kapitanie napisałeś do mnie, że dwóch utytułowanych. No tak, 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 tak. No i dobra, i mamy znowu taką końcówkę, gdzie czarne będą chciały męczyć. Mają prawo, oczywiście, no tak, remis powinien być przyjęty raczej przez tych zawodników. No nie, jednak nie. Czarne chcą próbować. No mają prawo próbować oczywiście. Zawsze istnieje to ryzyko, że gdzieś tam się można pomylić. Jakieś widełki, coś w tym stylu mogą zaistnieć. No tak, czarne próbują spychać przeciwnika. Wbrew pozorom ten pionek może mieć jeszcze jakiś tutaj fajny udział, ale nie, do królem trzeba uciekać, oddać tego pionka. A tak, zagrał, ciekawe, to tutaj król ten szedł w takim razie, nie?
Ja bym się oddalał od tego pionka, bo ten pionek może jeszcze zaszkodzić białym niechcąco, czasami w niektórych pozycjach. No zobaczcie, 110 ruchów, jeszcze panowie będą grać, a jak pionek się poruszy, to tych ruchów może być jeszcze więcej. No gra w internecie, tak. No tutaj skoczek tak, weźmie piona i będzie musiał jeszcze czarny, jak będzie chciał, to będzie próbował, no. Wieżą chyba trzeba wybić. A nie, wieżą nie można, skoczkiem trzeba. No i zabawa zaczyna się od początku. Kolejne chyba 50 ruchów można wykonać. No właśnie. Takie obrazki często widzimy tu w internecie na czasie dodawanym, więc to jest raczej normalne. No ale mówię, w takich sytuacjach zawsze ciężej się bronić. Można grać to spokojnie. Kiedyś chyba Judith Polgar wygrała z Kasparowem, czy odwrotnie? Chyba Kasparow wygrał z Judith właśnie taką sytuację, gdzie Kasparow miał wieżę i skoczka na wieżę. Ale to dawne, dawne czasy. Już nawet nie wiem, w którym to roku było. No ale jedna z dłuższych partii nam się chyba tutaj szykuje. No tak. No i jakoś wieżą trzeba odejść. Można próbować, prawda? No i znowu jakoś trzeba manewrować tym królem i skoczkiem. Cóż za emocjonująca rozgrywka. I skoczek się zasłania. Jesteśmy na opozycji, ale król ucieka w lewo albo w prawo. Tak, 50 ruchów bez bicia i remis powinien być automatycznie. Bez bicia albo bez poruszenia się pionkiem, ale pionków już nie mamy. Próbuję złapać wieżę. Dlaczego by nie? Przestawił skoczka po prostu na piątą linię tutaj. Jak grać? Ile mamy posunięć? 160 zaraz. 160 ruchów. Przypuszczam, że wieża tutaj ruszy. Nie, jednak nie. No remis, remis. Chłopaki tutaj nas uczyli cierpliwości. Jeszcze jedna partia trwa, już nie. Więc za moment mamy rundę. Kolejną. Zobaczcie, 6 na 7 i tak daleko. No nic, punkty to punkty, trzeba grać dalej. Za chwilę runda numer 8, dużo tych partii przed nami. Idzie mi dobrze, ja jedną przegraną mam z kolei. Patrio to Polski.
No i co teraz? Dziesięć minut przerwy jest po 7 rundach. Aha, okej. Czyli mamy 19:47, powiedzmy 46, czyli 19:56. No dobra, ja z tej przerwy sobie chwilę skorzystam. No tak, Grand Prix jest napisane 10 minut przerwy. Tutaj na dole, a na czacie może nie widzicie. Ale chyba tak, prawda? Potwierdzacie, że jest 10 minut przerwy, więc żeby nie było tak, że ja sobie pójdę do innego pokoju i zaraz tutaj runda odpali. Potwierdzone, dziękuję bardzo. Dobra, to za sekundę do Was wracam. Okej. No dobra. Czekamy cierpliwie na kolejną rundę. Za kilka minut ona powinna ruszyć. Powiem wam, lekko nie jest. Lekko nie jest. Grunt, żeby się próbować trzymać w czołówce i w ostatnich rundach nie wtopić, bo to jest właśnie ważne. W takich zawodach. Dobra. Sumie nie wiem, co powiedzieć teraz. Turniej jest bardzo, bardzo wymagający. Piekielnie nawet bym powiedział. Chociaż może pocieszmy się, kto jest za nami. Póki co, no, dużo jeszcze silnych zawodników. Lecz przypominam, że mamy jeszcze 5 rund, więc wszystko jest możliwe. Gra się dosyć ciężko. A trzeba mieć tutaj nerwy ze stali przede wszystkim. Nie przejmować się, że gramy z jakimś utytułowanym zawodnikiem. Ale jest skalp. Przypominam dla osób, które jeszcze nie widziały. Udało mi się wygrać z mistrzem międzynarodowym Szymonem Gumularzem. Ja już go traktuję w zasadzie jako arcymistrza, bo jest naprawdę bardzo silny. O, witam cię, Dariuszu. Dzięki serdeczne. Witam serdecznie. Przydadzą się kciuki na pewno.
gdyż gramy w piekielnie silnym turnieju szachowym. Szachowym dla odmiany. Aktualnie zobaczcie, było prawie 600 zawodników, zostało 502. No więc troszkę chyba osób zrezygnowało. Mają prawo. A co tam słychać u Kacpra Poloka? Jakieś ciekawostki? Czy cały czas tam streamek sobie po prostu leci? Może jakieś niespodzianki? No Kacper tam komentuje mocno. Zapewne nie stresuje się. Dziękuję za wszystkie followy przy okazji. Bardzo mi miło. Turniej już trwa godzinę 40. Długo. Mariancello chyba nie gra. Mariancello chyba nie gra w tym turnieju. Tak, Milel został zablokowany ten gość. No mówię, jeśli chodzi o cheaterów, to jest taka przykra sprawa, bo ktoś, kto z nim grał, no to przegrał i jest punkt do tyłu, no bez walki, więc no to jest takie nieprzyjemne niestety. To jest minus właśnie gry w internecie. Jakby ten turniej się odbywał na żywo, historia potoczyłaby się pewnie zupełnie inaczej. Zaraz tutaj tą partię wyłączę, bo przecież już skończyli. Funo prowadzi, tak sobie podsumujmy. Fili 8-6, z Filim 8-6 grałem już w tym turnieju, więc sprawuje się tu nieźle. Mamy arcymistrza tutaj dalej, Damian Lew tak nieźle. No i kto tu jeszcze, kto mi zwrócił uwagę? Karol Kacprzak całkiem nieźle, no całkiem, no bardzo dobrze. I jeszcze silny Buchholz. Tutaj właśnie ci młodzi zawodnicy, tak zauważyłem, często mają wysokie rankingi właśnie na Chesscomie. Znaczy, grają dobrze, ale tak chyba spoglądają mocno na ten ranking. Jednak trzeba przyznać, że zależy mi na wysokim rankingu prawdopodobnie. Kiedyś też tak miałem, no nie wiem, czy wy tak macie. Teraz już mi to jest wszystko jedno tak naprawdę. Kacper Piorun też ma 6 na 7. Aha, bo potknął się faktycznie. No ale odrabia, odrabia. Janka Capablanca, Bartosz Soćko, więc jestem w zacnym gronie póki co. SG Chess, właśnie tutaj Szymon Gumularz, na szczęście już z nim grałem. Silvercik 5,5, Kacper Kacprzak, Lichner 5,5, Anijak 5,5, Kozok 5,5, Filip Cukrowski, Marcin, no fajny nick, prawda? Marcin, spoko. Wszystkie są trudne tutaj partie, Raven na pewno. Dawid ma 5 punktów. Miszka Fighter. No właśnie, dużo pięciu punktowców jest. No to jest bardzo wymagający turniej. Piekielnie. Jejku, jak dużo punktów, zobaczcie. 97 miejsce ma 5 punktów i pięciopunktowiec jeszcze jest na miejscu 38. Zobaczcie, jaki rozstrzał. Jak jedna połówka decyduje o takim wysokim rozstrzale miejsc. Nieprawdopodobne. W takich Szwajcarach trzeba po prostu wygrywać, jak chce się być wysoko i tyle w temacie. Remisy tutaj z nas, że tak powiem, mogą zniżyć na bardzo niskie miejsce. O, jest tutaj informacja, że za minutę turniej zostanie wznowiony około. Jest, ok. Kacparow. Kacper Drozdowski. Pozdrawiam Kacpra Drozdowskiego. Pamiętam jeszcze, jak był juniorem, jak świetnie grał w szachy. Nadal jest świetnym szachistą, mistrz międzynarodowy. No, nie ma tu łatwych zawodników, moi drodzy. Spróbujemy zaskoczyć przeciwnika cały czas tym ruchem. Może jeszcze się z nim nie spotkał. Może spotkał. Zobaczymy. No tak, odpowiedź jedna z lepszych prawdopodobnie. Teraz co po tym ruchu, nie pamiętam. No i to jest właśnie moja gra, że ja sobie gram tak trochę na wariata. No dobra, jak grać na wariata, to na maksa, no. Niech się dzieje. Wola nieba. Bicie chyba na D4 w ogóle.
Może przesadziłem z tym ruchem. Bicie na d4, jak skoczek to e5. Takie nieco nieprzyjemne. Dobra, ale nie poszło tak. Zbiję tu. Czy zagrać e3? Zagram e3 tak po prostu. Dlaczego by nie? Tworzę gońca. Sobie zdaję sprawę, że to nie może być dobra już moja pozycja, ale w blicu trzeba próbować mieszać. Próbować zaskoczyć przeciwnika, o ile on nie zaskoczy nas. I co dalej? Krzysztof, skup się. Czy tutaj goniec G4 jest ok? Nie wiem, przekonamy się za chwilę. Zawsze mogę tu zbić, próbować zbić i na D5 kopnąć. Pionka wziąć, ale za cenę tego gońca, no właśnie, to są te dylematy, niestety. No dobrze, 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 kombinujemy. Przeciwnik też myśli, bo to dla niego prawdopodobnie nowa pozycja. On może wybić w ogóle na D4, ale ja wtedy już chyba skoczkiem mogę odbić, więc może będę wtedy żył w miarę. No, przeciwnik myśli, długo myśli, więc H4, chyba plan się udał, plan na zaskoczenie. Póki co. Roszada nastąpiła. O, to jest ciekawe zagranie. Czy tak mogę zagrać? Czy ja mam w ogóle na to czas? Czy ja mam na to czas? Niech mi ktoś powie. Dobra, bić na F6 mi się za bardzo nie chce tam. Tutaj chyba trzeba na D5 kopnąć. Zbijemy na D5. Okej. I spróbujmy... I spróbujmy tak zagrać. Tak po prostu. Spróbować odpędzić go skoczka. Okej, aha, bo tutaj tracę na D4. Może nie do końca. Zbiję wszystko do końca. Skoczek wybiję. No tak, tracę pionka. Tak zwyczajnie tracę pionka. Muszę to wybić. Te moje kalkulacje jednak się nie udały. Tutaj poszło bicie. Hetmany wymienię, goniec bije, bije na E7. Nie za bardzo mi się to podoba. Przyznam się szczerze. Zróbmy roszadę. Pozycja białych jest na pewno zła, jest bez piona, lecz... O! Tutaj? A ja nie mogę zbić na E7 teraz? No zbiję, no. Co mam nie zbić? Wracam. Jak zbiję hetman, zbiję goniec. Aha, i goniec D3. Stracę teraz jakość. Z jakości jeszcze można żyć, ale co to jest już za życie? Niezbyt dobre, niestety. Czysta jakość mniej. No to trochę przesadziłem jednak. No biorę jak dają. Gdzieś tam muszę te piony próbować odbijać. Może tak. Jeszcze spróbuję tutaj przeciwnika jakoś oszukać. Bo jak tak, to tak mogę spróbować. Aha. I tak nic nie da. To i tak nic nie da. No właśnie. No spróbujemy, bo jak skoczek zbije, to ja go nieco F4. Ale skoczek nie zbije. Idziemy tak, coś próbować. Jakieś takie sztuczki. No to będzie bardzo trudna sprawa. Bardzo trudna sprawa mnie czeka, niestety, bo wymiana wież mnie tutaj może załatwić, niestety. Ano właśnie. Wymiana wież to nie jest niestety dobre dla mnie. Nie mogę za bardzo tego uniknąć. No nie wiadomo, co tu zagrać teraz. Sytuacja bardzo trudna. Czas się kończy.
Czas się kończy, niestety. No spróbuję tak. Coś tu jeszcze. Jakoś tak wierzę. Jeszcze tutaj. Aha. Aha, no tak. Jest ciężko, jest ciężko. Dobra, idę tutaj. A, jeszcze skoczek tutaj. Dobra, to już jest po grze. W ogóle sytuacja się upraszcza. Nie zagrał, tak przeciwnik pozwolił mi zostawić gońca. Nie zmienia to faktu, że i tak mam przegraną, tylko jeszcze mam jakieś takie szanse coś tu pograć po prostu. Co tu się dzieje? Króla do centrum. Nawet nie mam pionka za to, nic po prostu za to nie mam kompletnie. Nic za to nie mam. Kwestia, czy coś mogę uprościć, spróbuję tak. Chyba nic nie mogę tutaj dobrego zrobić. Osłabiłem niestety ten punkt G3, niestety. Tak. Może tak, spróbujemy tutaj. Czasu mało jest. No, no właśnie. No nie podoba mi się sytuacja moja. Wtedy jest bardzo trudna. Tu będę szedł po tego piona. Jakieś wyjście mam. Tam. Tu zbicie na H4 nie może. O, to osłabienie było niepotrzebne. Czy ja czegoś tu nie widzę? Aha. Okej. Okay. Teraz już dostrzegłem. No niestety tak muszę zagrać. Jakaś nadzieja z tymi gońcami. Coś tu się urodzi. Czy nie? O, raczej nie. Raczej nie, niestety, niestety, niestety. Dobra, wtopa. Wtopa, trudno. Za bardzo spanikowałem, myślę. Bo w internecie tutaj powinienem próbować jeszcze z takimi zawodnikami walczyć. Dobra, odcinamy kompletnie te partie, co były i staramy się grać na nowo, bo przyznam szczerze, troszkę tak poczułem respekt za duży u przeciwnika. Zupełnie chyba niepotrzebnie. No dobra, 6 na 8, no tragedii nie ma, jest całkiem dobrze. A Fili w ogóle wygrał 8 na 8, ten mój przeciwnik, nieźle. Tragedii nie ma, no ale trzeba wygrywać partię. No trzeba wygrywać partię, bo inaczej tutaj będzie tragicznie. Niestety, w tym momencie nic nie poradzimy. Ach, no widzicie, początek był świetny, a tu sobie nie poradziłem niestety. Debiuty, nie? Debiuty. Jakby troszeczkę na poziomie mistrza międzynarodowego podszlifować debiuty, to można by było walczyć w takich blicach. No trudno, trzeba wygrywać. Trzeba wygrywać. Czy ktoś jeszcze gra? Grają, jeszcze grają. Co tu się dzieje? Czy to jest remis? Tak mi to wygląda na wygraną pozycję. Nie chcą czasu obcinać, tak. Zerknijmy sobie może na Lichnera, który jeszcze gra, już nie gra. Remisik. Co tu się dzieje w ogóle? Każdy gra zacięcie, naprawdę.
jako życie. Tam osłabiłem się niestety w tamtej partii, grając F3 bez sensu. Bo te gońce, one były takie dosyć groźne. I może pozycja jakimś cudem byłaby do utrzymania, ale to kto to wie, słuchajcie. Kilde Piotr się broni z Draksem. Czy wieża D8 nie wygrywa? No i szach teraz, prawda? O, remisik. Tak, to już jest klasyczny remis. Okej. Tutaj z kolei co się dzieje? Czarne mają jakieś tutaj szanse teoretyczne, ale białe dobrze grają, bo cały czas grożą matem. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Remis, też remis. No właśnie, ludzie remisują, a ja gram o to, aby wygrywać, a przegrywam. Dobra. Trzeba opanować emocje i jechać dalej. No ważna partia kolejna, żeby się odbić nieco. Nie patrzę na razie na tabelę, gdzie tam mam swoje miejsce. Póki co gramy dalej. 8 na 8 w każdym razie, tylko w chwili fantastycznie wszedł w turniej. 8 na 8, no kurczę, brawo. Pięknie. No trochę też wygrywam, jasne, karnet. Jasne, tylko szkoda mi właśnie tych partii, że tak... A, dobra, nie będę tutaj mieszał w swoim gadaniu. Po prostu jak kombinuję, no to się cieszę, ale jak przegrywam, to się nie cieszę, no. Zwykle to tak bywa. Okej, okay, czy tu jeszcze coś jest? Aha, to już jest pozycja taka, gdzie można próbować właśnie wygrywać, ale teoretycznie to też powinien być remis, aczkolwiek w większości przypadków, które widziałem, no to jednak goniec zwierząt dają radę. Szczególnie, gdzie już tutaj król jest bardzo odcięty przez wieżyczkę w tym momencie. Zobaczymy, jak sobie tutaj białe będą radzić. No takie w miejscu... O, jakiś macik pokazuje. I tutaj, i właśnie, i już jest ten motyw do wygrywania. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest koniec partii, moi drodzy. Mat w jednym, niezależnie co zagrają czarne, jest tutaj ruch. A właśnie, z gońcem jest ciężej się bronić, zdecydowanie. Okej, okay. No to co? Lecimy dalej. Dynamo. Kim jest ten Dynamo? Sprawdźmy szybciutko. Dominik Marczuk. Coś mi nazwisko mówi. Młody, silny zawodnik. No właśnie. Zagrajmy te D4 w takim układzie. Może postraszymy hetmana, żeby go troszkę tutaj właśnie, żeby skoczek miał fajną placówkę. Tak sobie chciałem to wymyśleć. Zagrajmy tak. Zagrajmy po prostu F6. Troszkę szybko to idzie. W ten sposób, to jest A4. Pozbędę się słabego pionka. I tak, i nie. Dobra,
Bijemy najpierw tu. Ok, mam szansę zagrać chyba jakoś w miarę aktywnie gońcem. Dobra, i czy hetmanem tak po prostu? Zagramy chyba tak. Co dalej, co dalej? Może jakaś wieża A8, A1, sorry. Żeby coś tam wymienić. Jak ocenić tę pozycję? Goniec H3 za chwilę wleci. On mnie tu, a ja go tam. Dobra. Postraszmy go, a może nie, może po prostu tak zagram, żeby próbować jednak wymienić tego silnego gońca, który mnie tutaj straszy. Chociaż może i dobry było goniec H3. Za mało czasu, żeby mi to przekalkulować. Witam cię, Inmy. W sumie tak trochę na końcówkę zagrałem, nie? No dobra, idziemy na to. Wezmę tutaj. Co? No dobra. Biorę. Bronię. Trochę mam lepiej ze względu na to, że pionki są na czarnych polach. Mam nadzieję, że bez ryzyka. No tutaj z juniorami do końcówek. Chociaż nie wiem, ile ten junior ma lat. A tutaj by mi się bardzo przydało zagrać. Zagram, bo tu mam jeszcze szacha na szczęście. Tak, nie mogę. Tu się przerzucimy. Król był blisko. Co to za poza? Pozdrawiam, pozdrawiam. Możliwość zagrania ze mną, czy w turnieju? Ze mną to nie wiem, kiedy będzie możliwość, bo ja teraz rzadko jestem na turniejach tutaj, online. Dobra, tak. Ok. Skoczek D6, stabilizacja. Albo tak nawet coś popróbować. Ale skoczek D6 się zawsze przyda. Skoczek D6 się zawsze przyda. No, sprytnie zagrał tym pionkiem tutaj, trzeba przyznać. Bardzo sprytnie. Ok, zagramy królem. Nie będę pionkami za bardzo szedł do góry. Bardziej mi by zależało na tym, żeby coś tutaj pomieszać. Czy w ogóle jest szansa, żeby coś tutaj pomieszać? To jest dobre pytanie. Spróbujemy tak, jeszcze może się przerzucić. A, muszę uważać tutaj na goniec G8. Na to muszę uważać. Okej. Podejdźmy tutaj blisko. Pytanie, czy goniec tutaj raz jest dobrym ruchem?
Wymienię, tu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jestem szybszy o jedną kratkę. Więc to działa w takim razie. Chyba. A, skoczków nie wymieni, ok. No nie musi. Pionkówki. Ja pionkówkę policzyłem jako lepsza moja. Czy dobrze, czy słusznie, nie wiem. Tu jest słaby, jestem bliżej swoich pionów. Może jakoś się uda coś tutaj zaczarować. Może się coś uda zaczarować. Nie wiem tego. Tu się będziemy trzymać. Ale sprytnie. Tego nie widziałem. No idę tu. No muszę to wziąć. Tak. Kto ma lepiej, nie? Tutaj. Będę ryzykował, żeby nie bić, tak? No bo muszę tak zagrać. No właśnie, tak teraz. Okej. Aha, no właśnie. W zasadzie to i tak nic nie daje. Taki remis trochę mi tutaj pachnie remisem. Pachnie mi to remisem, niestety. Kurczę, szkoda. O, to jest remis, nie? Nie wybronię, bo tu nawet może skosić. No remis. Nic nie poradzę. No cóż, trochę szkoda mi tego remisu, no ale ważne, że nie porażka. Gdzie ja tam się plasuję? Daleko. 6,5 na 9. No muszę finish robić teraz dobry. Muszę robić dobry finish, bo widzicie, no co z tego, że wygrałem z jednym zawodnikiem silnym, no punktów brakuje, nie? Cztery ostatnie byłyby świetne, nawet takie 3 punkty byłyby świetne, powiem szczerze. Dobra, już się nie nastawiam na te 15 miejsce, po prostu trzeba grać każdą partię, nie? Zwykle mi się trochę lepiej gra z silniejszymi niż na przykład z juniorami, takimi wyjadaczami, powiem szczerze. Uff, no dobra, 6,5 na 7, na 9, przepraszam, 7, o, świetnie by było, na 9, no nie jest źle, nie jest źle. Na spokojnie to trzeba przyjąć, czekamy na kolejnego zawodnika. No już poza 50 przypadam, no dobra. Zerkam, po prostu zerkam, gdzie ja tam jestem, trochę daleko. Daleko. Tutaj moje Buchholce. Z Filii grałem, z Kacparowem grałem, z SG Chess grałem. No to Buchholce niezłe. Trzeba cisnąć dalej. Nie ma wyjścia. Na pewno będą tu tacy zawodnicy, którzy tam będą, powiedzmy, poszkodowani lekko, tak, no tam jedna partia, jeden ruch może zadecydować o jakimś super miejscu, no tak to w Szwajcarach bywa,
A zobaczcie, jak ubyło nam zawodników. Ponad 100. Co to za pozycja? Remis pokazuje. No nieźle. Nieźle, nieźle. No tak, tutaj król z gońcem dadzą radę. Co? Król C7? Ale sytuacja się zmieniła. No i niestety czarne, białe mają problem. Tu można chyba podejść? Można. Szach i tutaj. I znowu remis pokazuje, trzeba znaleźć, no, takie ruchy trzeba znajdować. O rety. No i król D7 to już jest chyba łatwy ruch. Bo jak tutaj, to tutaj, jak z powrotem szach. No tak, teraz to już sobie czarne poradzą. A to... Właśnie, w takich sytuacjach gorzej się bronić. Zawsze w blicu gorzej się bronić. Trudniej. Mamy 4 zawodników po 8 punktów na 9. No jedziemy. Jakiś młody zawodnik widzę, 2005 rocznik prawdopodobnie, nie wiem kto. Lecimy. Przez C5, ok. Może być. Po wybiciu na D5, czy przepchał w ogóle? Przerzućmy tutaj skoczka. I tutaj B4 sobie zagrajmy. Od razu będziemy atakować. Wybił, ok. Wracamy. Wybijemy najwyżej. Skoczkiem. O, to mi się podoba. Teraz już stoję świetnie, bo wymienię te białopolaki. A to już jest dobry sygnał dla mnie. Okej. Żeby tu się nie wpakować jeszcze w coś. Lecimy, C5. Nie ma na co czekać. Takie ruchy chyba trzeba grać szybko. A zaraz, jak on zbije, a skoczkiem zbije. On hetman C7 i co wtedy? Skoczek A4 jeszcze mam, okej. Tam skoczkiem na E6 spróbuję się uplasować. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie dobrze wyglądało. Jeśli H5, to ja mogę chyba hetmanem na H3 sobie fajnie stanąć. Właśnie problem czarnych polega na tym, że nie mają białopolaka. No dobra, takiego pionka tutaj wiadomo, można sobie próbować oddać. Goniec D2, tak. No jak zbije, to wieża B1. Muszę mieć jakieś punkty zaczepki. Pion mniej, myślę, że nie ma tu aż takiego ogromnego znaczenia w tym momencie. Dobra. Może tu bronić gońca po prostu, żeby skoczki mieć jakąś alternatywę działania. Ciekawe, ciekawe, jak to się potoczy tutaj. Wydaje mi się, że jest dobrze. Tylko właśnie to jest kwestia wykorzystania, czy to się uda wykorzystać, nie?
Skoczkiem zagram. A to teraz tak, muszę próbować. B6 będzie po prostu tutaj murował i to teraz może być niezbyt przyjemne dla mnie. Murować każdy może. Zagram F3 dla świętego spokoju, żeby tutaj bronić. Nawet chyba tak trzeba by było. Jestem bez piona. Latam bez piona po prostu. Ciekawe. Powiedzmy A4, tak z rozpędu, bo co innego tutaj grać. Ok. Dobra. Tu będzie chciał pionkami cisnąć. Jakiś konkret muszę znaleźć. Tylko na razie nie widzę. Może skoczek A2, A4 tutaj. Dobra, skoczek A2, żeby tam się spróbować ustawić jakoś. No właśnie, może skoczek A2. To będzie groziło takie zagranie. Skoczek F2 zawsze mogę wrzucić. Nawet tak od razu poszło. Ok, skoczek F2. Dobra, idziemy. Dobrze mam te dwie wieże tak ustawione. Tu się wbijemy, bo tutaj jak się uda. Wybijmy to. Tu będziemy patrzeć. Mój przeciwnik dobrze gra, muszę przyznać. To dobrze gra. Tędy? Bardzo mi się trochę to nie podoba. Tak, zagrajmy, żeby bronić. Zagrajmy jakoś tak, żeby lufcik łapać. Tutaj na pewno. Czas tu może będzie decydował w jakimś elemencie. Ciekawe zagranie. No właśnie, a zaraz, zaraz, tu są jakieś sztuczki. Tu są jakieś sztuczki. Jeszcze raz tędy. Tutaj teraz zagra. Dobra. Teraz tu mam jakąś opcję. Hetmanem się wbić w końcu.
nic nie widzę póki co. A, tu mam. Tu prawie mam. Szczerze, strasznie ciężko. Uff, powiem wam szczerze, gorąco było. Gorąco było w tej partii. Dobra. Ale jest do przodu, to najważniejsze. Punkcik odbity. Gdzie ja tam jestem i dlaczego tak daleko? Nawet nie wiem. Dawid ma 8 na 10. Wow. Ja jestem tutaj dalej. Mam 7,5. I cały czas najgorszy buchholz. W ogóle tragiczny mam buchholz. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego mam aż tak strasznie słaby buchholz. Jak miał dobry buchholz, to zobaczcie, ile miejsc już wyżej bym był. W strefie medalowej, że tak się wyrażę, o nagrody finansowe. Dobra, ale to trzeba się skupiać na partiach. Analiza tutaj punktów mi nic nie pomoże. Ale zobaczcie, jak czołówka się tutaj wyklarowała. Jak Damian Lew tak świetnie sobie radzi. Naprawdę trzeba przyznać, że nieźle. O, Bartosz Soczko, Filip Cukrowski. Co to za poza? No, wygrana białych. Ok. Tylko jak? A! Goniec wzięty. No właśnie. Wzięty goniec. Ok. Silversik zobaczymy. Oj, przegrał. Przegrał Silversik. Maciek 9-2. Silnik pokazuje remis. Maciek jest czarnymi. Zaraz, jak to wygląda? Aha, dobrze, to jest w ten sposób ustawione. Oj, 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 oj. No tak, wieczny szach. To nie ma wyjścia. Będzie próbował chyba czarny wygrywać. Ja bym próbował grać tutaj. Jak będzie jakiś szach? No tak, tu, tu. A i Maciek będzie próbował to wygrywać, słuchajcie. No to jest właśnie to. Już gra bez ryzyka. Takie sztuczki jakieś będzie próbował. Dział? Aha, no tak, po wymianie jest wygrana. Proszę, proszę. No i tutaj. Tu? A, tutaj jest szach. No i teraz czarne będą szachować i tutaj będzie zaraz jakaś sztuczka fajna. Oj, można iść. No tak. I czarne próbują wygrywać. Wiadomo, nie patrzymy na silnik, bo silnik tutaj liczy do końca jakieś wieczne szachy i tak dalej, ale tu jestem przekonany, że Maciek Klekowski wygra tę partię. Maciek gra w dwóch turniejach jednocześnie? Jak to możliwe? Tak się da? Kiedyś mój taki kolega pojechał na turniej i miał taki ranking, że mógł grać i w Openie A, i w Openie B. Rano były partie w Openie B, a po południu w Openie A. No i grał w ciągu 9 dni, zagrał 18 partii klasycznych. Grał rano i wieczorem, ale to jest kondycja taka, że masakra. No ale była taka możliwość, skorzystał. To było dobre. No właśnie, trzeba jakieś ruchy robić. Co? Wow, ale mat jest! Wow, 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 wow. No tak, zobaczcie, jakie to było fajne. To było fajne. Aj, ten pacik byłby piękny. Szkoda. Znaczy szkoda, no tak, tak to bywa. No jakby tutaj... Dobra, to już jest po partii.
Drax 9-5. No świetnie, dostałem Kamila Draguna na deser. Gdzie ta sprawiedliwość w tym Szwajcarze? Niech mi ktoś powie. Okej, lecimy. Lecimy, moi drodzy. Nie ma czasu tutaj na myślenie. Nie wiem, czy to jest dobrze rozegrane z mojej strony, ale mi się podoba. Ale mi się podoba i co z tym zrobisz? Kamil Dragun był swego czasu mistrzem Polski w szachach. Jakiś F6 za chwilę będę chciał zagrać. Również Kamil Dragun grał na Olimpiadzie Szachowej, wygrywając bardzo ważne mecze z utytułowanymi Rosjanami. Dobra, F6 sobie zabunkrujemy tutaj. Opcje. Chyba nie podstawiłem niczego, co? Próba takiej wymiany, a to ciekawe. Ja to wymienię, słuchajcie. Ja to wymienię z przyjemnością. I teraz kwestia, czy wybić tego skoczka teraz? Czy mój skoczek będzie lepszy? Nie wiem. Chyba nie, więc ja go nie wymienię. A muszę uważać na pułapki. Zagrajmy E5 po prostu. Właśnie wymiana. Król do centrum. Jak A4 to A5. Chodzi o to, żeby tutaj przeciwnik chce mi wyrobić słabość. No muszę tak grać. Tu skoczkiem za chwilę. Mój skoczek będzie trochę mało aktywny, aczkolwiek tu się może trzymać chyba. Tu mi się przerzuci. Dobra. Okej. Powiedzmy, że tak. Dobra. I tutaj. Nie wiem, remis? Chyba. No biały nie będzie chciał remisu, biały będzie walczył. Właśnie pytanie, czy nie mogę zbić wieżą? Raczej nie, raczej nie. Mogę też po prostu tak zagrać. Nie muszę nic wybijać przecież w tej pozycji. On będzie chciał tutaj, dobra. Będzie chciał E4 zagrać. E4 będzie nieprzyjemnym ruchem bardzo. Sam chyba muszę zagrać E4, ale. No dobra, gramy. Już niuanse decydują, niestety.
Aktywnie, aktywnie trzeba grać, nie? I moja wieża jest aktywna. Znaczy, oczywiście on ma zawsze skoczek D5 z powrotem. Aha, ja mogłem w ogóle królem na E5 zagrać chyba. To może było. Chociaż król F5 też wygląda dobrze. No tak, on tutaj będzie próbował mnie w ten sposób karać. Teraz pytanie, czy ja mogę jakoś zagrać coś w stylu, czy bić to po prostu. Dobra, wybiję to. Bo w sumie nie wiem, jak zareagować. Okej. Dajmy szacha. Powiem wam szczerze. Nie wiem, jak zagrać, ale chyba tak. Prowadzę ostatnią figurę na wolną linię. A, i G5 jest. A nie, bo bije tutaj na F4. Nie ma G5. Znaczy G4. Uff, już się wystraszyłem. Staram się przeciwnikowi odciąć wszystkie figury, złapać aktywność. Skoczek D5 nie może, bo wieża E2 i tam jakieś są opcje matowe. No gramy, tu chcemy zagrać G5. No lecimy. Co to ma tutaj być? Co to w ogóle tu się dzieje? Czy ja czegoś nie widzę, bo nie wiem. To chyba dominuje przeciwnika. Tutaj grozi. Okej. No tak, no tak. Niestety tak muszę z powrotem. Nie widzę opcji wygrywania, niestety. Znaczy na końcówkę mogę iść oczywiście. Nie widzę tutaj opcji, żeby wygrać póki co. Kompletnie nie widzę, naprawdę. A czas się kończy, nie? Kurczę, blade. Niech będzie tak. Robi się gorąco. A, i piona straciłem kolejnego. No właśnie. No właśnie, to jest ten ból, gdzie miałem pozycję wygraną i nie potrafiłem jej wykończyć. Pozycja wygrana była, moi drodzy. Szkoda, szkoda mi tej partii. Bardzo mi szkoda tej partii, bo było dobrze. Nie, no dobra. Dobra, poddaję. Ale była wygrana. Słuchajcie, miałem na widelcu mistrza Polski. Zabrakło mi tutaj już czegoś, no. Po prostu czegoś mi zabrakło, no. Czegoś mi zabrakło. Zobaczcie. Pozycja czarnych była dobra. Bardzo żałuję tej partii. Oj, bardzo będę długo żałował tej partii. Bo nie docisnąłem. Czasu mi jakoś zabrakło. Ja oczywiście mogłem powtarzać, remisować, tylko wiecie, o co chodzi. No w takich pozycjach nie można remisować. Chyba, że ten remis już daje jakieś konkretne miejsce. A tutaj już przeciwnik został, był, no po prostu jechany.
I tu wszystko wyglądało świetnie. Zobaczcie, tak. Skoczek D3, no minus w ogóle 6, tak? Zobaczcie. Minus 6. Tutaj król E5. Wszystko jak należy. Mat w 5 nie widziałem? Ajajajajaj. Zobaczcie, wieża G2, król H3, skoczek F4. Po wybiciu. Gdzie jest mat w 5? Królem. Haha. Ale bym pięknie wygrał partię. Ale bym pięknie wygrał partię. Wiedziałem, że coś tu musi być. Tu było tak ciasno, że coś musiało być. Zobaczcie. I nie widziałem. No po wybiciu tu jeszcze oczywiście grozi mat na G3. Kurczę blade. No po prostu jestem, aż tutaj powiem, frajer. No. Wiecie, taka okazja z arcymistrzem to jest. No boli. To właśnie boli. Szczególnie, że jeszcze punktów brakuje, nie? Abym zdobył tutaj punkciki, bym już był bardzo wysoko. Miał takiego silnego zawodnika ze sobą. Oj. No ale przynajmniej jestem zadowolony z tego, że dobrze mi się w miarę gra. No nie wiem, przeciwnik nie pokazał tutaj ikry w tej partii według mnie, jak na swój poziom. No jak żyć? No właśnie, Jarosławie, jak żyć? Kurczę, no nie fart straszny, wiecie? Ale mimo wszystko takie partie mogą podbudowywać. Ja się cieszę z tego. Ja się z tego cieszę mimo wszystko, ale byłoby pięknie. No w ogóle, no to właśnie no w takich pozycjach musi coś być. Nawet w tej, zobaczcie. Tak. I co on tutaj pokazuje, ten stokfisz? Wrócić tutaj i co? No znowu wieża G2. No bo nie widzę nic. No co, wieża G2? Tutaj, no cały czas tam jakaś przewaga, ale jeszcze raz tak. No dlaczego? Każę powtarzać, bez sensu. A co tutaj? No nie wiem, może. Jakieś zawsze sztuczki, coś tam. Kurczę blade. Wiecie co, naprawdę. Nadal tu jest troszkę, ale tu już wiadomo. Nawet nadal jest trochę lepsze, ale widzicie, to już jest trochę inna szkoła jazdy. A to już się robi ciężko. Tutaj już bardzo ciężko. Tu już nawet, o, ja zagrałem źle. Tu już taki czas trochę decydował. No trudno, ale tu była piękna wygrana. Nie mogę tego przeżyć, no. Nie mogę tego przeżyć. Bardzo żałuję tej partii. Ile ja mam punktów w ogóle? 7,5 bodajże. Jestem daleko, daleko, daleko. Wow. Gdzie ja jestem? Na 48. Wygrałbym, to bym był, zobaczcie, gdzieś tu w granicach właśnie, w granicach płatnego miejsca. A niestety, no jest jak jest. Kim jest Kosak w ogóle? Prowadzi. A Kuba Kosakowski. Okej. No trudno, trudno. Ja też nie wiem, Orpieku, dlaczego zszedłem z tej drugiej linii. No mówi się trudno, ale partia była fajnie. Napędziliśmy chociaż strach arcymistrzowi. A ja lubię Kamila Draguna, bardzo sympatyczny człowiek. No trudno, trudno, ale przynajmniej była okazja zagrać. Dobra, jedziemy. W ogóle, która to jest runda? 12, czyli jeszcze dwie rundy do końca. Tylko dwie. No to finisz by się przydał. Bardzo by się przydał finisz. Bo to będziemy grać wtedy o totalną pietruchę. No, zagramy to samo. No, partia na YouTube by wleciała, jakbym wygrał. Nie wiem, czy się będę ją chwalił. Aczkolwiek może, dlaczego by nie? Bo całkiem sensowna była. Może wleci. Zawsze to z arcymistrzem naszym polskim. Zobaczymy, słuchajcie. Było blisko w każdym razie. Jestem z tego naprawdę zadowolony. Okej. No, grajmy tak. No, zagram w ten sposób. Dosyć szybko. I tutaj jest taki plan.
Okej, okay, lecimy B4. Co by nie zagrał przeciwnik, teraz to i tak gramy B5, bo musimy tu rozdwoić pionki. No nie widziałem tego skoczek F4, to było takie piękne. No, miał więcej czasu, może bym znalazł. Dobra, zapomnij Krzysztof o tej partii, o tamtej partii. No tutaj muszę tak grać. Okej, okay, skoczek wlatuje, skoczek raczej wleci. Po prostu później zagram z powrotem. Ok, wróć. No i później król D2 może. Bo tu grozi skoczek B4, nieprzyjemne. Król D2 tutaj, bicie, pionek tutaj. No dobra. Jeśli skoczek tu, to goniec broni na F2, skoczek E4, bicie, bicie i tu. I chyba będzie dobrze. W miarę. Heja, heja, Florku. Tego skoczka po prostu będę próbował odpędzić. Zagram tak nawet. A dlaczego nie? Goniec niech wyjdzie. Wieża się scalą. Jakaś wieża C1, coś w tym stylu. Właśnie ważne, że tutaj zobaczcie, przeciwnik zużył trochę czasu więcej. Dla mnie to jest plus. Zagrajmy mimo wszystko tak. Ok. No i teraz. I co teraz? Teraz może tak przerzućmy, żeby król miał jakąś tam, jakieś schronienie. Tutaj będzie atakowane pewnie, ale mam taki ruch. Na szczęście, więc teraz król zmyka. Może być zagrane E5, właśnie. Może być zagrane. To jest dobry ruch, to jest dobry ruch. Teraz kwestia, czy ja... Nie, ja tutaj chyba zagram. Się chyba będzie trzymało, co? Pytanie, czy po wybiciu nie wybić skoczkiem. Średnio mi się skoczkiem chce. A muszę. Podsumowanie Poronina? No nie ma. Nie ma podsumowania Poronina. Dobra. Wybił gońcem, a to ciekawe. Okej. Okay. Aha, muszę wrzucić tam na widły. Zagrajmy tak tutaj. Zawsze tu mam opcję. No tak, niech będzie. Tu będę chciał po prostu zagrać. Podciągnijmy króla. Wieża mi musi bronić tutaj. Może tak. Coś postraszymy. Zwiążemy tutaj. Spróbujemy w każdym razie związać maksymalnie. Jedną wieżę bym chciał wymienić. Coś takiego. Bicie na C5 jeszcze istnieje. Okay.
Okej, okay, zwycięstwo jest, mamy to. Dobrze, dobrze, bo to zwycięstwo było bardzo potrzebne. Kubas ma 10,5 na 12. Wow. Kto to jest Kubas w ogóle? Znam tego zawodnika. Piotr Sabuk. To jest niespodzianka. Bardzo duża według mnie. Ale on dobrze gra w internecie. Zawsze, jak patrz, pamiętam to, w tym internecie trochę miotał. Mieszał. No, zobaczmy, jak Kosak gra z Filii. Mat w 9. Carlsen pewnie by widział. Czyli tutaj białe mają przegraną, ale zobaczmy, czy to się uda wykorzystać. No tak, no bo tutaj tak naprawdę ciężko się gra czarnymi. Tu się wszystko trzyma, a Fili jest doświadczonym zawodnikiem. No właśnie, robi się bardzo gorąco. Tak, poddał. Oddał. No, w chwili nieźle, nieźle. Nieźle. A miałem szansę z nim nie przegrać. Okej. Jan Capablanca, zobaczmy. Co tutaj się wyrabia? No, chyba remisik. Chyba remisik. Wystarczy skoczkiem latać gdziekolwiek. Goniec nie przejdzie. Ja nie sądziłem, słuchajcie, że ten turniej będzie trwał tak długo. Ile już czasu nam leci ten turniej? 3 godziny. I co, czy białe mają szansę tutaj iść? Nie, za wolne to będzie. No to jest remis. Tak, to jest Szwajcar. Szwajcar Open, tak. Mógł zagrać każdy. Mousy, no... Wiesz, nie wszystkie analizy partii były sporne. Jedną wrzuciłem, ale ja tak nie mam takiego założenia, żeby wszystko wrzucać. Co leci? Są ciekawsze partie na świecie niż moje. Jak jakieś fajne, ciekawe, to chętnie, ale to wszystko zależy. Dobra, zerknijmy, gdzie ja tam jestem. Czy ja gdzieś się łapię na jakieś miejsce ciekawe? Na 33 jestem. No, na kasę nie mam szans już, nawet jak wygram ostatnią partię. Zbyt słaby Buchholz. Jeżeli bym był gdzieś tutaj, może jakimś cudem, ale myślę, że już 9,5 punkta nie daje szans w ogóle na jakieś takie miejsce, no, żeby wygrać cokolwiek. No więc będziemy grali o honor jak najwyższe miejsce. 32. Póki co. Dobra, podsumujemy to później. Mam nadzieję, że w ostatniej rundzie jeszcze się uda tutaj punkcik wygrać, bo... Aj, szkoda mi partii z Kamilem Dragunem. Ajajajajajaj, naprawdę. Naprawdę. Ale powiem wam, to jest dobry prognostyk, tak sobie myślę, bo przynajmniej nie przegrywam głupio i walczę z najlepszymi. Wiem, że to są blice w internecie tym bardziej, więc tutaj mam teoretycznie większe szanse niż w partii klasycznej, ale to jednak troszeczkę podbudowuje i daje, no daje chyba dobry sygnał. Mam nadzieję, tak sobie to tłumaczę. Wiem, że może powinienem to przemilczeć, ale co tam. Niech będzie tak, jak już powiedziałem. Kim jest Al Rebech? Kim jest ten zawodnik? A, Bartek Heberla. O, proszę bardzo. Nowe konto czyżby założył w pewnym momencie i sobie zaczął grać. Ma 10 na 12, spoko. Kleo.pl ma 10 na 12. Powiem wam naprawdę, zaskakujące niektóre są wyniki, jak patrzę na zawodników. Witam, witam, witam Pepe Poga. Już czytam. Czy mam swoją najlepszą lub ulubioną partię, którą rozegrałem? Oj, ciężkie pytanie. Bardzo trudne pytanie. Z ostatniego czasu na pewno jakieś tam bym znalazł. Ale czy z całej kariery, to nie wiem. Dobra, runda ostatnia za moment, moi drodzy. A Kosak wygrał, zaraz, to Kosak wygrał tą partię.
Okej, Bizon. Kim jest Bizon? Bizon, coś mi to nazwisko, coś mi ta nazwa mówi. Okej, gramy. Szachuś, jest dobrze. Nasi będą grać mecz otwarcia o wszystko. No tak, Andrzeju. Zgadza się. Druga ocena turnieju. Chodzi ci o Buchholza pewnie. Dobra, skupmy się, moi drodzy. Skupmy się. No co, to lecimy. Nie wiem, czy to jest dobry ruch. Obawiam się, że nie najlepszy, skoro przeciwnik tak szybko zagrał. Ale dlaczego by tak nie grać? Się nie boję wjazdu tego skoczka na D6. Mam nadzieję, że się nie powinienem go bać. Zagrajmy tak. I co to jest za poza? Ciężko powiedzieć. No spróbujmy tutaj próbować przeciwnika z tej strony jakoś drapać. Trochę szybko to idzie i tak jakoś bezbarwnie mi się wydaje, ale to może lepiej mogłem zagrać. Nie wiem tego. Tu mi wisi pionek. Muszę na to niestety uważać. No tak, troszkę bezbarwnie to wygląda. Tu mieć jakieś opcje ciekawe. A tutaj zagrał. No dobra, wymienię to. Ja tu w ogóle mam szansę na coś. Coś. Nie wiem. Jakiś przełom. A5 tutaj, C4. O, właśnie, coś takiego spróbujemy zrobić. To w ogóle przeciwnik już zaczął pomagać, bo chciałem tak grać. Aha, teraz mi wchodzi skoczek na B5. Nie, nie wchodzi, bo ja wtedy zdobywam dwie figury za wieżę, bo biję. Nie. Skoczek B5 chyba wchodzi, o. Skoczek B5 wchodzi, kurczę, felek, za szybko zagrałem. Właśnie. Ale nie zagrał, ale nie zagrał. Dobrze. Dobrze dla mnie. No tak, a tutaj nie, no teraz to bez sensu. Chwila. Kurczę, jak to się rozwiązać? Nie wiem, tak zagram. A5, no to tak. A skoczek bije na D5.
Fatalnie. Taktycznie poszło. Fatalnie. To przeciwnik mnie oszukał. Stoję beznadziejnie. Właśnie to jest syndrom tych ostatnich partii, słuchajcie. To jest jednak fatalne uczucie, przegrywać ostatnie partie. Szukam sztuczek już tutaj, naprawdę ciężko mi cokolwiek policzyć. Aha. No właśnie. No właśnie, tu mi wisi goniec na końcu jeszcze. Przegrywam, muszę tutaj grać po szachu. O, rety, jeszcze tak nie zagrał. Co to się w ogóle dzieje? No, wtopa, wtopa. Cześć, smoku. Jest to wtopa, no ale próbujemy jeszcze. Nic sensownego tu nie mogę wymyśleć. Niestety. Kurczę, jestem w siatce matowej. Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No tu jeszcze ma bicie przeciwnik, no ale to już moja rozpacz. A, dostaję mata, dobra. Dobra. No widzicie, niestety, no tak coś czułem, że ostatnia partia będzie taka, że niestety nie wygram, no i tyle. Oj, było bardzo dobrze, bardzo dobry początek, końcówka jak zwykle, no boli, boli. Znaczy i tak nie miałem szans już nawet na żadne tam nagrody finansowe, lecz no szkoda tej ostatniej partii. No trudno, trudno się mówi, gratulacje Bizon. Tam za szybko zagrałem, w debiucie było świetnie, no ale co zrobić, tak podsumowując. No chyba tak, smoku, chyba tak, chyba tak. Co zrobić? No dobra, ale bardzo ładny turniej, bardzo dobry turniej. No kurczę, powiem szczerze, że nieco stresiku. No szkoda mi partii z Kamilem Dragunem, inaczej by się na pewno to wszystko potoczyło, bo nie wiem, smoku, czy widziałeś, miałem wygraną z Kamilem Dragunem. No, dawałem mata w kilku tam ruchach. No dziękuję Ci, Dariuszu, ale nie ma czego gratulować, no bo przegrałem ostatnią rundę. I nic tutaj dobrego z tego nie wynikło. Powiedzmy, no jakbym miał 9,5, gdzie bym się plasował mniej więcej. Wiem, że jeszcze rundy trwają, no gdzieś tu pierwsza trzydziestka w każdym razie. Tak daleko, kurczę. Nie są to jakieś moje marzenia. No cóż, trudno się mówi.